Jesteśmy na spotkaniu programu Razem od Nowa, który prowadzisz wspólnie z Joanną Krupą i ona mi już tutaj zdradziła, że prywatnie się przyjaźnicie i to Wam też pomogło w tym programie. I jak to wyglądało? Możesz nam zdradzić jakieś smaczki, jak Wam się współpracowało? Z Asią mamy fajną relację. Ja myślę, że taką zwyczajną zupełnie. Jesteśmy obie pracowite, jesteśmy profesjonalne na planie. Nie ma zadartego nosa, nie ma gwiazdorzenia, a to jest bardzo, bardzo pomocne. Nikt się nie spóźnia, nikt nie ma oczekiwań z kosmosu. Bardzo prosta i otwarta komunikacja. Asia bardzo dobrze żyje ze swoim teamem, podobnie jak ja. Jest bardzo dużo takich scen, kiedy ona jest zaangażowana, ja muszę poczekać, albo ja jestem zaangażowana, ona czeka, więc jesteśmy wśród też swoich bliskich osób. Na planie pracuje się super. To jest, wiesz, taka, jeżeli chodzi o pracę z Asią, to jest taka przyjemność, bo ja wiem, że, wiesz, szukam, żeby coś powiedzieć, żeby to nie brzmiało jak takie stawianie sobie laurek, ale nie ma się do czego przyczepić. Wszystko na plus. No to się potwierdza, bo Asia powiedziała to samo, że się rewelacyjnie z Tobą współpracuje. Super, my miałyśmy okazję też pracować wcześniej już przy takim jednym projekcie, który nie był może jakiś duży, ale produkcja trwała cały dzień. Obie byłyśmy już zmęczone od najwcześniejszych godzin porannych do bardzo, bardzo późnej nocy. Już na takich projektach, zwłaszcza jeżeli masz swój team i czujesz się komfortowo, żeby wystrzelić z jakąś emocją, no to się dzieje. I patrząc na Asi profesjonalizm i takie podejście bez względu na to, jak bardzo jest zmęczona, to jest po prostu zadaniowa. Ja bardzo sobie cenię takie podejście, czyli szacunek do pracy, szacunek do ludzi, z którymi pracujesz. No to wiedziałam, jak padła propozycja, że z Asią miałabym to robić, to mówię, okej, wchodzę w to. Teraz porozmawiamy o programie i o parach. Czy tam był jakiś główny problem, który przewijał się wśród tych wszystkich par? Myślę, że głównym i kluczowym problemem jest problem z komunikacją, z takim zaufaniem do partnera i partnerki, że zostaniemy wysłuchani, zrozumiani, że zauważymy jakiś problem, nazwiemy go i zaczniemy go razem rozwiązywać. Tej komunikacji tutaj brakuje u każdej pary. Bez wyjątku, tak na dobrą sprawę. Zatem są jakieś oczekiwania, są niewypowiedziane pragnienia, jest zamiatanie piętrzących się kłopotów pod dywan, uciekanie generalnie od problemów i pozwalanie takiej złej rutynie wkradnięcia się w nasze życie i poddanie się i po prostu, czyli takie życie na autopilocie bez refleksji. Ty jesteś w związku już ponad 10 lat. 14. O kurczę, no jest to szmat czasu i jak ty sobie radzisz z taką rutyną? Bo czy też ona się wkrada, czy nie? Bo macie tyle różnych spraw i tyle wspólnych jakby zainteresowań i pasji, które rozwijacie, że nie ma czegoś takiego w waszym... U nas ciężko jest mówić o tej takiej rutynie, która jest znużona, jakiejś takiej monotonii, tak? No bo rutyna może być dobra, jeżeli są to zdrowe rytuały wprowadzone w nasze życie, to mnie bardzo na przykład odpowiadało w czasie pandemii śniadanie wspólne codziennie rano i ktoś mógł powiedzieć, ale rutyna to był dla mnie najpiękniejszy czas w ciągu dnia, no i trening live o 18 wtedy. W naszym życiu dzieje się dużo i cały czas się dzieje dużo, bo prowadzimy razem 6 firm, więc projektów i tematów do rozmów jest nieskończenie wiele. Pracujemy nad tym, żeby tematy biznesowe nie zabierały 24 godziny, tylko żeby zajmowały jakiś, wiesz, 50-60% naszego dnia, po to, żeby można było resztę dnia spędzić po prostu ze sobą, bez mielenia cały czas pracy, bo pracę bardzo kochamy, jesteśmy nią zafascynowani, podekscytowani i ona przez wiele, wiele lat wiodła prym w naszym życiu, a w roku 2023 mam takie wrażenie, że postawiłam na priorytet bliskość, rodzina, celebracja życia i to było dla mnie najważniejsze. Wygrałam z pracoholizmem, co bardzo mnie cieszy i teraz próbujemy kultywować właśnie taką tendencję, że oczywiście praca jest, bo zawsze wielka pasja i miłość, ale jesteśmy też my w tym wszystkim i nie możemy się nagadać, bo tego jest bardzo dużo. Co sądzisz o takim stwierdzeniu, że trzeba być w związku, żeby, wiesz, w nim być, żeby w nim trwać, no bo już jesteście w związku, jesteście małżeństwem i obojętnie co by się nie działo,
że musicie w tym związku wytrwać. Czy jeżeli by się waliło i paliło, to byś zrezygnowała? Jak to? Tak, gdyby się waliło i paliło i wiedziałabym, że mój partner nie chce pracować, nie zgłasza takiej potrzeby, godzi się na jakąś byle jakość w naszym życiu. To nie musi być nawet dramat. Gdyby mój mąż odpuścił taką codzienną pracę nad naszą relacją, którą ja też wykonuję, bo to musi być obustronne, to ja pewnie nie chciałabym kontynuować takiej relacji i byłabym skłonna odejść. Wychodzę z założenia, że nasz partner i partnerka powinien być naszym wyborem każdego jednego dnia. Życie z takiego automatu, że okej, gwarantowane jest, to już jest mój mąż, to jest moja żona, już się tutaj nic nie zmienić się nie wydarzy, jesteśmy po prostu razem. No to nie, myślę, że nie byłabym w takim związku przez tydzień. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy oboje z partnerów nie pracują nad tą relacją, jesteśmy trochę taką rośliną, którą trzeba pielęgnować, podlewać, przycinać i sami powinniśmy przede wszystkim o to dbać. Ale dzięki temu, że dbamy o swój dobrostan, to jesteśmy w stanie zapracować nad miłością własną i tą miłością własną powinniśmy się dzielić. Bez ciągnięcia za rękaw, za nogawkę, bez jakichś, wiesz, oczekiwań rodem z księżyca. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, kto jest po tej naszej drugiej stronie, kim jest ta osoba, jak możemy z nią rozmawiać, na ile możemy na nią liczyć, na ile możemy się czuć bezpiecznie, komfortowo, ile mamy do niej zaufania. To wszystko jest szalenie istotne do takich podstaw komunikacji. I jasna komunikacja, otwarta komunikacja to jest podstawa każdej relacji. Wcześniej właśnie rozmawiałyśmy o tej komunikacji w związku. A czy uważasz, że duży wpływ na budowanie dobrej i trwałej relacji ma też wygląd partnerów? To zależy, wiesz. To zależy, bo ja uważam, że najbardziej atrakcyjną cechą u człowieka jest energia do życia. Chęć życia, chęć czerpania z życia. Nie trzeba wizualnie być, wiesz, greckim bogiem czy Miss Bikini Fitness, żeby zawładnąć sercem drugiego człowieka. Uważam, że najważniejsze jest to, jak my się po prostu ze sobą czujemy i ile mamy energii do dnia powszedniego. Na ile potrafimy się tą energią dzielić, na ile potrafimy gdzieś wspierać, budować naszego partnera i znowu symbiotycznie, to jest szalenie istotne. Więc ten wygląd o tyle jest fajny, bo przy pracy, w momencie, kiedy zaczynamy pracę z osobą, która ma otyłość pierwszego stopnia, dużą nadwagę, ta osoba na przestrzeni czasu się zmienia, tak, poprawia swój wygląd, no to jasna sprawa, że tutaj wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości, samoakceptacji leci w górę. Wtedy czujemy się pewniejsze siebie czy pewniejsi siebie. Łatwiej się otwieramy, łatwiej komunikujemy swoje potrzeby. Ma kolosalny wpływ na naszą relację. Więc wiesz, najpierw mówię ci ze swojego przykładu. Dla mnie najważniejsza u partnera jest energia taka i chęć do życia. Ale jeżeli patrzę po parach, z którymi pracujemy, no to trening ciała jest w stanie zmienić absolutnie wszystko. Szczególnie jeśli jest wykonywany wspólnie, prawda? I ten czas gdzieś tam spędzamy razem. To już jest najlepiej, bo wtedy mamy ten sam cel, mamy te same zadania do wykonania, klniemy na pewno w podobnych momentach. No musimy się zmierzyć z czymś trudnym. Mamy wspólnego wroga, to też bardzo łączy. Nie ma nic lepszego. Czyli to jest też, wiesz, taka podstawa do rozmów. To są nowe tematy, które fajnie, jeżeli się pojawiają w naszym życiu. Teraz przejdziemy do wyglądu, bo wyglądasz rewelacyjnie dzisiaj. I proszę, zdradź mi, jaki jest twój przepis na taki piękny wygląd. Jak dbasz o siebie? No, wiesz, no przede wszystkim makijaż zrobiony przez moją wybitną make-up artist. I włosy zrobione przez mojego stylistę. Nie wyglądam tak na co dzień, nie mam takiego make-upu na co dzień, nie mam tak ułożonych włosów na co dzień, sylwetka tylko jest stała. Nie ukrywam, że dbam o siebie, zdrowo się odżywiam, stawiam bardzo na regenerację, nie wyobrażam sobie
przynajmniej 7 godzin nie spać, więc to wszystko ma znaczenie. Ten zdrowy styl życia faktycznie widać na zewnątrz. To nie jest tylko dbałość. No dobrze, bo powiedziałam najpierw o opakowaniu na zasadzie, wiesz, make-up, włosy i jakiś strój, ale uważam, że zdrowy styl życia widać na zewnątrz. Widać po uśmiechu, widać po oczach, to wszystko gdzieś emanuje na zewnątrz. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dzięki serdecznie.